Dojdzie do rękoczynów, jakby to policja robiła, zrobi się z tego prowokacja, to będzie mega afera. Jesteśmy w przededniu bardzo dużych restrykcji w Polsce będziemy jeszcze tęsknić za ten stan, który miał miejsce przed Marcem, za wolnością. Nieprawdopodobne słowa Jasnowidza Jackowskiego. Dzisiaj przedstawiam wizję przepowiedni Jasnowidza Jackowskiego dla Polski, jednak o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij także w dzwona, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie także na mojego fanpage'a na Facebooku, zalajkujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. No właśnie, dzisiaj przedstawiam Przepowiednie wizję Jasnowidza Jackowskiego, który mówi w ten sposób: dojdzie do rękoczynów, jakby to policja robiła, zrobi się z tego prowokacja, która zostanie wykorzystana do jakiegoś celu, tak mówi tutaj Jasnowic Jackowski. No dzisiaj najłatwiej no tak naprawdę to odnieść w kontekście tych protestów, które e, mają miejsce po wyroku Trybunału Konstytucyjnego dotyczący, e, dotyczącego aborcji, tak? Rzeczywiście tam były różne sytuacje, praktycznie protestujący e, no starli się z policją, tak e, i tak dalej. Natomiast to Jasność Zelenskiej jeszcze mówi przed tymi protestami dużymi. Mało tego Jasność mówi w ten sposób: jesteśmy w przededniu dużych restrykcji, jesteśmy w przededniu wprowadzenia jakiegoś stanu w Polsce, to będą poważne konsekwencje. Jeszcze będziemy tęsknić o czasie, tak naprawdę, przed marcem o, będziemy tęsknić za wolnością, tak? Będziemy tęsknić za tym czasem, który miał miejsce przed marcem 2020 roku. Tak to praktycznie tutaj Jasnowidz Jackowski definiuje, mówi, że w rządzie PiS, czy rząd PiS stworzy specjalną radzę, radę decyzyjną, która będzie mieć, będzie po prostu miała zdanie radzić sobie ze wszystkimi skutkami tak, koronawirusa, że to się wymknie praktycznie spod kontroli rządzących i będzie musiała po prostu specjalna postać rada, będzie musiała postać specjalna praktycznie rada decyzyjna, która będzie podejmować decyzje, tak, praktycznie różnych dziedzin gospodarki, różnych dziedzin życia. Natomiast Jasnowic mówi też jeszcze w ten sposób, że listopad jest to koniec teorii, a zaczyna się praktyka. Jest to koniec teorii, a zaczyna się praktyka, praktyka jeśli chodzi właśnie tutaj o koronawirusa. No przypomnę, że ta wizja główna Jasnowidza Jackowskiego mówi o tym, że Koronawirus jest tylko przygotowaniem społeczeństwa do wybuchu wojny, to jest jakby pierwsza sprawa. I że no, dopiero zaczniemy e, zauważać to wszystko w listopadzie, w grudniu, tak? Wtedy zobaczymy po prostu, co się faktycznie tutaj dzieje. Mało tego jasno więc mówi, że w, w Polsce zostaną wprowadzone e, specjalne rejony, czy Polska zostanie podzielona na specjalne rejony. E, to nawet nie chodzi o tą kwestię, która ma miejsce już teraz, a więc podział te strefy czerwoną, żółtą i zieloną, tylko na specjalne rejony, to będą trzy strefy oboszczeń. Które będą mieć charakter bardziej militarny, tak tutaj mówi Jasnoic Jackowski, będą trzy skale oboszczeń, które będą dyscyplinować społeczeństwo w Polsce, czyli będą trzy skale tak naprawdę oboszczeń, których zadaniem będzie właśnie wprowadzenie dyscypliny w Polsce. No pytanie też jest takie, tak, jakby czy dyscyplina rzeczywiście spowoduje zmniejszoną liczbę osób zakażonych na koronawirusa, tak, no bo to, że trzeba nosić maseczki, trzeba zachować ten odstęp społeczny, tego po prostu chyba nikogo nie trzeba o tym przekonywać, to jest jakby jedna sprawa. Druga sprawa, zawsze się pojawiają jakieś czarne owce, które, które tego faktycznie nie respektują. Natomiast jakby tutaj yy, pytanie jest takie, tak, czy te poszczególne osoby rzeczywiście wpływają na obraz tego, że jest tak dużo osób zakażonych? No chyba nie, tak, nie do końca Końca. rząd po prostu spóźnił się z pewnymi decyzjami, nawet jeżeli to byłyby decyzje kontrowersyjne czy po prostu decyzje, które po prostu mogłyby wpłynąć tak na, na, na wiele dziedzin gospodarki, no to po prostu rząd się z tym spóźnił, bo wskazują o tym po prostu liczba osób zakażonych, tak, liczba osób zakażonych, że Polska wyrasta praktycznie na lidera wśród krajów europejskich, jeśli chodzi o liczbę osób zakażonych. Jeżeli u nas jest 13, 15 czy 18 tysięcy osób zakażonych każdego dnia przebywa, przynajmniej kiedy to nagrywam, a tych osób jeszcze może być więcej. No więc tak to właśnie tutaj jasny zdeckowski mówi, że jesteśmy w przededniu potężnych restrykcji, które będą mieć miejsce w Polsce. E, to też jest przerażające, tak, że pis musi stworzyć specjalną praktycznie radę decyzyjną, która ma po prostu poradzić sobie uporać się, się ze skutkami koronawirusa. No to od czego są poszczególne ministerstwa, tak? E, to to dosyć dziwna sprawa. Oczywiście może być jakaś po prostu rada e, doradcza, tak, natomiast czy trzeba specjalną radę decyzyjną podejmować, e, tyle by było czasu tak Chodzi o przygotowanie się do tej drugiej fali koronawirusa, praktycznie pół roku, tak od marca czy od kwietnia. No więc to nie powinna być żadna rzecz, która praktycznie by zaskoczyła dzisiaj rządzących, jak się okazuje, że jednak po prostu to wszystko zaskoczyło. Trzeba było się praktycznie z tym liczyć, tak? Tak na przykład były te jednoimienne szpitale zakaźne. No to już troszeczkę było mniej osób zakażonych. Oczywiście policzono pewnie na papierze, że to się nie opłaca, będą stać puste oddziały, chociażby na przykład w Czuchowie był taki pusty oddział, szpital, w którym praktycznie nie było ani jednego pacjenta zakaźnego. No tak, ale w jednym rejonie nie ma ani jednego pacjenta zakaźnego, w innym rejonie może być bardzo dużo tych pacjentów zakaźnych, tak? Eee, więc to o niczym nie świadczy, to nie jest po prostu jakby biznes, że ten oddział, który jest nierentowny, to od razu się zamyka. Państwo, to nie jest biznes po prostu, nie, to nie jest tylko eee, kartka z, z wynikiem finansowym na plus, minus, tak? No bo... Nie nie da się tak po prostu funkcjonować, tak nie byłyby realizowane żadne projekty społeczne w dłuższej perspektywie. Chyba, że PiS po prostu myśli na miesiąc czy na dwa miesiące do przodu. No, to już jest inna sprawa. Natomiast właśnie. Tutaj Jasnowiec mówi o tym, że e, tak, że po prostu koronawirus doprowadzi do potężnego kryzysu w Polsce, ale też w Unii Europejskiej. No i Jasnowiec mówi w ten sposób, że e, dlaczego tak naprawdę ludzie nie manifestują, nie protestują, nie pytają się na przykład rządzących, co z gospodarką. Co z deficytem budżetowym? Co z pracą? Co tak naprawdę z PKB? Przecież to wszystko będzie mieć realny wpływ później na nasze życie, na nasz po prostu komfort życia. No bo jeżeli po prostu firmy będą projektować, będą upadać, ludzie będą tracić pracę, no to wiadomo, że po prostu będzie się wieść zdecydowanie gorzej tak ludziom. E, natomiast Jasnowicz-Jackowski mówi w ten sposób, że to jest znamienne tak naprawdę, że politycy jakby nie starają się odpowiadać na te kwestie jakby dotyczące właśnie gospodarki, ekonomii. E, oczywiście no jest mówi Cały czas jest praktycznie klepany jeden temat, to jest temat praktycznie koronawirusa. Politycy tylko mówią, jakie obłoszenia wprowadzają i tak dalej. Natomiast nie mówią politycy, co z gospodarką, co się będzie działo w najbliższych czasach, na co być przygotowanym. A to przecież to jest praktycznie kluczowe. To jest tutaj kluczowe. No, tylko politycy to, jakby politycy nie dokładają pieniędzy z własnej kieszeni do budżetu. No, oczywiście płacą też podatki, tak, płacą podatki pośrednie i bezpośrednie, ale gdyby na przykład, nie wiem, budżet państwa zależał od wpływów 460 posłów i 100 senatorów, to zupełnie inne mieliby podejście, tak. Natomiast oni, no, jak będzie deficyt, no to po prostu będzie to zapis ekonomiczny i koniec, tak. To już po prostu na przykład następna ekipa rządząca będzie miała ten problem. No, wydaje się, że po prostu to jest w ten sposób jakby myślenie, no bo skoro rzeczywiście premier Polski, który przecież jest tutaj może nie ekonomistą, był prezesem banku, nie ma wykształcenia ekonomicznego tylko humanistyczne, natomiast um, powinien przedstawić taką symulację tak, że po prostu czeka nas gorszy czas, PKB spadnie, będzie większa liczba osób bez, bezrobotnych, więcej firm splajtuje. I to nie chodzi o to, że premier po prostu by straszył, tylko przedstawiłby nas, co nas tak naprawdę czeka. No to nie, to tylko są skutki, to ciągle się tylko mówi o tym, że Trzeba zachowywać dystans, oboszczenia, zamykamy kolejne po prostu dziedziny gospodarki, a to gastronomia, a to siłownie, a to po prostu maseczki trzeba nosić, i tak dalej. Natomiast nic się nie mówi praktycznie o gospodarkach, o skutkach, tak? Natomiast to wszystko praktycznie dotknie społeczeństwo i tak samo tarcza antykryzysowa, a więc pompowanie tyle pieniędzy w polską gospodarkę. To wszystko będzie mieć wymierny skutek praktycznie w następnym roku, kiedy będzie podliczenie po prostu wpływów i wydatków, jeśli chodzi o państwa polskie. No i też wymierny wpływ dla poszczególnych ludzi, którzy będą tracić pracę. Tak? No właśnie, jasno nic mówię w ten sposób, że w ogóle rządzący nie mówią, jaki jest plan na galopujące bezrobocie, na ratowanie polskiej gospodarki. Nie ma po prostu tutaj w ogóle pomysłu. Politycy tylko praktycznie żyją tutaj kwestią koronawirusa. Tak. Jasnowidz mówi też, używa takie sformułowanie, że politycy mają ludzi za prywatny folwark. Tak mówi jasnoic Jackowski. Dosłownie tutaj cytuję cytat z Jasnojc Zajackowskiego: Politycy mają ludzi za prywatny folwark. No, wydaje się, że politycy przemilają się tylko do wyborów im bliżej wyborów tak czy parlamentarnych czy prezydenckich a później jak te wybory zostaną już się rozstrzygną to po prostu politycy kompletnie mają gdzieś społeczeństwo nie są zainteresowani przecież druga fala koronawirusa o tym wszyscy mówili nie tylko Janowicz Jaskowski nie tylko ja eksperci dziennikarze wirusolodzy i tak dalej trzeba było się na to przygotować trzeba było przygotować wcześniej praktycznie łóżka szpitalne respiratory miejsca, tak, być przygotowane też, też gospodarczo, że część gospodarki będzie zamknięta znów i tak dalej. Trzeba było się do tego przygotować. To było proste do przewidzenia. Oczywiście nie na wszystko mógł się po prostu rząd przy, przygotować, natomiast no, w Hiszpanii też była druga fala koronawirusa, która jeszcze szybciej wystąpiła, bo miesiąc praktycznie po pierwszej fali koronawirusa. U nas to troszeczkę później, nastąpiło pół roku później, ale to było do przewidzenia praktycznie. Okej, okay, to wszystko na dzisiaj. Pozdrawiam, stawcie suba, trzymajcie się, cześć!